Sieć wzajemnej pomocy i współpracy instytucji i organizacji związanych z kulturą w województwie podlaskim organizuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Wymianie informacji i doświadczeń służą spotkania. Jedno z nich odbyło się w Łomży. Takie spotkania mają zdiagnozować potrzeby środowisk kultury, bo też my tutaj jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białymstoku chcemy przede wszystkim pomóc mniejszym instytucjom. Między innymi jest też to realizacja tego projektu Podlaski Pomost Kultury. A to dyskusyjne forum kultury jakby powstało z takiej inicjatywy też osób zaangażowanych, osób zajmujących się właśnie szeroko pojętą kulturą. Kiedyś robiliśmy szkolenia w Białymstoku i właśnie ludzie sami się domagali takich rozmów, dyskusji. I z jednej strony, właśnie tak jak wspomniałem, to jest kwestia, że tak powiem, zaznaczenia pewnych kwestii dotyczących pomocy, czy działań, jakich brakuje w poszczególnych miejscowościach, poszczególnych tak małych ojczyzn, tak zwanych, bo tutaj mówimy o całym, w tym przypadku, powiecie łomżyńskim, a z drugiej strony też jakby kwestia rozmów na tematy takie szeroko pojęte dotyczące problemów zakresu właśnie, czy w zakresie kultury. Tutaj również można i nawiązać do polityki kulturalnej prowadzonej, tej regionalnej, ale również tej centralnej. Myślę, że taka przestrzeń, takie miejsce jest najbardziej wskazane. No i oczywiście zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie, jakie będzie zainteresowanie, ale pomimo tego, czy dużo osób przyjdzie, czy mało, myślę, że warto organizować właśnie takie spotkania w tych przestrzeniach z dala od Białegostoku, czyli z dala od tego stolicy województwa, właśnie w tych małych miejscowościach, czy w mniejszych miastach, tak jak Łomża, Suwałki, dlatego tutaj jesteśmy, żeby porozmawiać, a z drugiej strony dzisiaj generalnie rzecz biorąc to tematyka będzie dotyczyła tak zwanych działań sieciowych, czyli właśnie działań długofalowych, nie krótkotrwałych, skierowanych do różnych odbiorców, no i przede wszystkim też nastawionych na edukację kulturową. W debacie w Domku Pastora wzięli udział Dariusz Skibiński, organizator festiwalu Wertep, Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Marcin Sekściński z Centrum Kultury Gminy Kolno. Dyskusję poprowadziła Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok, a wprowadzenia dokonał dyrektor WOAK-u. Szanowni Państwo, Podlaski Pomost Kultury to jest to projekt realizowany, jak doskonale wiecie, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. Ja się cieszę w ogóle, że ten program ruszył, bo pamiętam 2 lata temu w regionalnych ośrodkach kultury, między innymi właśnie u nas, były prowadzone badania na temat przede wszystkim potrzeb zasadności funkcjonowania wojewódzkich instytucji kultury, wcześniej regionalnych, wcześniej wojewódzkich domów kultury. Po co to one mają funkcjonować, Reforma administracyjna przyszła, kompetencje się zmieniły, ale może tutaj już nie będę do tych kwestii takich historycznych wracać. Natomiast właśnie był ten dylemat, nawet ja rozmawiałem z tymi osobami, które prowadziły te badania, że WOAK-i mają sens funkcjonowania wtedy, kiedy rzeczywiście będą mogły nieść realną pomoc. I to realną pomoc z jednej strony oczywiście merytoryczną, szkoleniową, instruktorską, ale z drugiej strony też i to pomoc finansową, bo tak jak tutaj w dodatku możemy tak mówić, bo my się znamy na ty, wspomniałaś rzeczywiście w tym raporcie, bo też przeglądałem, wykonania budżetu 2015, ta kultura u nas szczególnie wygląda niezaciekawie, czyli inaczej rzecz biorąc, potrzebne są środki na to, żeby można było realizować inicjatywy lokalne na swoim terenie. No i tutaj się cieszę, że jakby kontynuacją, czy tą konsekwencją tych badań było zainicjowanie tego programu właśnie Bardzo Młoda Kultura. Myśmy złożyli wniosek, udało się zostać operatorem, no i rzeczywiście realnie możemy działać, realnie możemy pomagać Państwu. Rozpoczęło się dużą konferencją w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, później były warsztaty, były oczywiście uczestnicy warsztatów zgłaszali swoje projekty, kapituła wybrała projekty do realizacji. No i też w ramach tych działań oczywiście jest jednych ważnych też inicjatyw, to jest to dyskusyjne forum kultury, które powstało też w zasadzie z inicjatywy środowiska kultury. Myśmy się spotkali akurat
na szkoleniach u nas w Białymstoku i przeważnie to byli dyrektorzy, ale również też były osoby, które się zajmują kulturą i zgłosiły chęć spotykania, z tym, że właśnie spotykania w terenie, nie w Białymstoku, ale w terenie, w różnych miejscowościach i po prostu, że podczas tych spotkań porozmawiać z jednej strony, jak poprawić tą kulturę, a z drugiej strony oczywiście o problemach, które doskonale wiemy, każdy z nas ma. Interesującymi doświadczeniami zorganizowania przedsięwzięć kulturalnych z pozycji człowieka z zewnątrz podzielił się Dariusz Skibiński. Nie zawsze problemem są pieniądze. Przyjechałem tutaj, bo takie pytanie, co robić? I zawsze jest taki infantylny moment, kiedy człowiek mówi, może mówić, co ja bym to robił. I jak można powiedzieć, była prosta. Ja się zajmuję teatrem, to umiem robić i to mogę robić. I idea była taka, żeby... Bo to nie jest tak, bo to ktoś kiedyś do mnie powiedział, że nareszcie będzie teatr na Podlasiu. Gówno prawda, no tu zawsze był. Jak po prostu wlazłem do świetlicy w Policznej, zacząłem grzebać w jakieś zdjęcie, to w każdym miejscu, gdzie była Straż Pożarna, były jakieś zespoły teatralne. To nie chodzi o, że jak powiem, ich zaawansowanie technologiczne, czyli jak się posługiwały zawodowcami, tylko chodzi o sam fakt istnienia zjawiska. Ono istniało, to w ogóle było, nie, jest niepodważalne. Gdzie by człowiek nie obrócił swojego tyłka, tam był zespół teatralny, tam ludzie grali, tam ludzie robili, grali muzykę, grali wszystko. No historia, czas zmienił te rzeczy, troszkę je wypluł i dlatego teraz nagle z jakiejś idiotycznej perspektywy mówimy, że tego nie było. To było i ten sentyment istnieje. Więc wprowadzenie WTP-u było bardzo łatwym sposobem resentymentu, bo to jest coś takiego, co ja cieszę się z jednej rzeczy a propos tego WTP-u. Ludzie mówią nasz. Więcej nie mogę oczekiwać. Duże wydarzenia o wymiarze międzynarodowym, takie jak Festiwal Muzyczny Dni Drozdowa Łomża czy Festiwal Teatralny Waliska, organizują na ziemi łomżyńskiej zawodowe instytucje animacji kultury. Myślę, że mamy te same w ogóle problemy. Ja czasami nawet zazdroszczę stowarzyszeniom czy fundacjom, dlatego że stowarzyszenia i fundacje mają taką większą samodzielność działania. My z kolei jesteśmy obarczeni pewnymi przepisami, obarczeni jesteśmy organizatorem w sensie sprawowania nadzoru i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że ten nadzór w jakiś sposób nas zniewala. Absolutnie nie. Natomiast tej pracy jest administracyjnej, jest znacznie w ogóle więcej. Ja jako szef instytucji bardzo często muszę się skupiać w większości na takich działaniach administracyjnych. Natomiast wiem, że gdybym prowadził stowarzyszenie czy fundację, to bym realizował pewne działania artystyczne, jednocześnie szukając środków finansowych, niezależnie czy to jest Radziłów, czy to jest Jedwabny, czy to jest jakaś inna miejscowość. Myślę, że to tylko trzeba bardzo chcieć, żeby cokolwiek zrobić w swoim środowisku lokalnym. Kultura żyje tam, gdzie chcą jej lokalne środowiska. U nas powstają koła gospodyń wiejskich. Są bardzo fajnie, prężnie działające ochotnicze straże pożarne. Mamy dwa stowarzyszenia. I jak przysłuchiwałem się temu, analizowałem też jakby kalendarz i te nasze działania, to w większości one opierają się, tak jak ja wcześniej mówiłem, na współpracy. My, ja przynajmniej i moi pracownicy również, dużo słuchamy, dużo rozmawiamy z ludźmi. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Stąd też nasze zaangażowanie w Podlaski Pomoc Kultury, nasze relacje z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, gdzie mamy to wsparcie, które pozwala nam na to, żeby, tak jak jeszcze raz to podkreślę, odpowiadać na potrzeby mieszkańców społeczności lokalnej. W debacie dosyć licznie wzięli udział przedstawiciele instytucji, samorządów, ośrodków kultury Łomży i ziemi łomżyńskiej. Dopytywali głównie o sposoby pozyskiwania pieniędzy na ważne inicjatywy, organizowania współpracy między ośrodkami kultury a lokalnymi stowarzyszeniami i rozmawiali o kłopotach z przepływem informacji. Opowiadali i wyjaśniali Cezary Mielko, Dariusz Skibiński i pozostali uczestnicy debaty. My też no, jako nasza instytucja jesteśmy oczywiście, że chętnie współpracujemy z osobami z tak zwanymi wariatami, którzy mają genialne pomysły,
I się cieszymy, jak ktoś przyjdzie z ciekawą propozycją, przede wszystkim skierowaną na teren, tak? Jeśli chodzi o działalność naszej instytucji, bo też często się zdarzało tak, że przychodzi organizator imprezy, ale mówi, no dobra, my robimy ale Białymstok. My absolutnie jesteśmy po to, żeby rzeczywiście pomagać terenowi, mniejszym instytucjom kultury. No i tu przykład był nawet ostatniego festiwalu Gloria, tak, który się włączyliśmy, też pomogliśmy mniejszym instytucjom. Natomiast no, tutaj, tak jak Pan wspomniał, to też no, zależy od dwóch stron, bo czasami tak, z jednej strony, okay, jestem wariat, który przychodzi, ma świetne pomysły i tak dalej, natomiast no, ja z drugiej strony, jako też dysponent tych pieniędzy publicznych, przedstawiciel administracji publicznej, jestem związany niestety gorsetem tym prawnym, o którym wspomniałem na początku i czasami ciężko temu wariatowi, jak to się mówi, przetłumaczyć, że słuchaj, no, żeby wydatkować te pieniądze, to trzeba zastosować to, to, to i to. No i z drugiej strony też, no, my jako przedstawiciele na przykład instytucji też chcemy mieć pewien wpływ na jakieś pewne działania, tak? Natomiast to oczywiście wszystko zależy od rozmów i też zależy od tego, czy ten dyrektor Instytucji Kultury też jest takim wariatem. No, czy, no ja na przykład gram w zespole muzycznym, to też wiem, jak to wygląda, jak rzeczywiście tutaj jest no, ciężko drugiej strony, strony tej artystycznej, coś zrealizować, natomiast to rzeczywiście musi wymagać dużego kompromisu i dużego zrozumienia, bo też jeżeli jest sytuacja taka, że jest ciekawy pomysł, ciekawy projekt, w który my wchodzimy, to jeżeli no, ten budżet wychodzi na przykład z naszej instytucji, no to odpowiedzialność ta cała finansowa jest... My jesteśmy otwarci, ponieważ my mamy certyfikat nie tylko na pozyskiwanie, ale my możemy delegować w świat takich wolontariuszy jako instytucja opiekuńcza. Bo myśmy się zajęli takim zabezpieczeniem tych rzeczy dla siebie jako stowarzyszenia. I jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania czy cokolwiek, czy zwrócicie się do festiwalu Werther, czy do Stowarzyszenia Pocztówka, czy do Teatru A3, to my odpowiemy na takie zapytanie. Ja zostawię potem Państwu wizytówki, bo my jesteśmy członkami tej organizacji. My się tym zajmujemy. Zajmujemy się propagowaniem tego, bo to jest ogromna korzyść intelektualna. Bo to o to chodzi. No, świat jakby, pieniądze są, wy macie Państwo pieniądze na wszystko. Na wszystko związane z tym człowiekiem, na rok czasu. Główną konkluzją dyskusyjnego forum w Łomżyńskim Domku Pastora stało się zaproszenie do kontaktów z WOAK-iem i innymi organizacjami biorącymi udział w krajowych i międzynarodowych programach wspierania kultury w mniejszych ośrodkach.